Nowa Prawica, proszę. Waldemar Buczek, Kongres Nowej Prawicy. W moim małym, pięknym Biłgoraju całkiem niedawno zorganizowaliśmy spotkanie środowisk prawicowych. Jak się okazuje, siedząc razem z ONR-em, Ruchem Narodowym, Partią Korwin i Kongresem Nowej Prawicy, stwierdziliśmy, że wiele nas łączy, a dzielą nas rzeczy znikome, takie jak na przykład konflikt liderów. Czy wobec tego ma pan koncepcję na to, w jaki sposób w całej Polsce mogłyby współpracować środowiska prawicowe? A jeżeli nie, to może zechciałby się pan umówić na herbatkę, żebym przedstawił panu swoją wizję. Proszę pana, to jest bardzo z kolei poważne pytanie. Partie nie powstają przez łączenie się. Po połączeniu się partii zaczynają się kłótnie między zwolennikami każdej partii. Ale tu chodzi o współpracę, nie łączenie środowisk. Partie się rozwijają raczej przez rozłamy. Znaczy się usuwa się z partii tych, którzy się nie zgadzają z główną... No to po to, żeby wyborcy wiedzieli, co ta partia zrobi po dojściu do władzy. Nie? Takie założenie zakładają, że wyborcy są racjonalni. Bo jak wyborcy nie są racjonalni, no to wtedy oczywiście można głosić poglądy sprzeczne z sobą, prawda? Jedno skrzydło partii mówi co innego, drugie mówi, no ma pan taki problem, na przykład w tej chwili we Francji, prawda? Dziś chyba są wybory, druga tura wyborów. I na południu jest panna marszał Le Pen, która głosi poglądy Poujada i bliskie mojemu sercu, Lixier Vignancourt. Takich, nie znacie tych polityków, ale za moich czasów to byli tacy prawicowi politycy. Natomiast na północy sama panna Maryna Le Penówna głosi poglądy czysto socjalistyczne. Tam są też górnicy, Pas-de-Calais i tak dalej. Normandia, Picardia. Ona głosi czysty socjalizm. No teraz pytanie. Jak ludzie mogą głosować na partię, która w dwóch rejonach kraju głosi całkowicie sprzeczne poglądy? Jak widać, mogą. Może można wyciągnąć po prostu wspólny mianownik. No. Moim zdaniem się nie da. No, znaczy, wie pan, są różne rodzaje kompromisów. Jeżeli mam szklankę herbaty i waham się, czy wsypać tam 5 łyżek, czy 7, to zawsze mogę wsypać 6, prawda? I jest kompromis. Natomiast jak mam problem, czy skręcić w lewo, czy w prawo, a po środku rośnie drzewo, to kompromis nie jest wskazany. Panie pośle, ale to zostawiając na moment herbatę w spokoju, i ja domyślam się, że to jest swego rodzaju propozycja ze strony nowej prawicy. No więc właśnie, bo tak, ale... to ja dopytam, bo pan nie odpowiedział na tą herbatkę. Zakładam, że może się uda, może nie. Ale jak się nie uda, to ja dopytam w twoim imieniu, dobrze? Czy gdyby, co musieliby zrobić młodzi ludzie, jaką deklarację złożyć, żeby mogli wrócić do Korwina? Tylko takie jest rozwiązanie? Pod sztandarem Korwina wyłącznie? Jeszcze raz mówię, wszystko jedno, pod jakim sztandarem, byle był to jeden sztandar. Nie może być tak, że są ludzie o różnych poglądach w partii, bo wtedy wyborcy dostają schizofrenii. Nie wiedzą, na kogo głosują. Jest to nieuczciwe w stosunku do wyborców, moim zdaniem. Powtarzam, w stosunku do racjonalnych wyborców, bo jeżeli traktujemy wyborców jak bydło, które nic nie rozumie, no to oczywiście można mówić, co się chce. Zakładam, że możesz mieć mocniejsze argumenty. Zamiast wspólnego sztandaru nie może być na przykład wspólny cel pod różnymi sztandarami? No tak, ale właśnie wtedy pytanie, jaki jest ten wspólny cel. Bo na przykład, widzi pan, różni ludzie mają różne idee, nawet na przykład narodowcy. Jedni narodowcy, tak jak my jesteśmy partią narodową w pewnym sensie. Narodowcy mówią tak, jeżeli się rodzi dużo dzieci i część z nich umiera, to jest to korzystne dla narodu, bo jest dla selekcja naturalna. Natomiast no tak, a jeżeli ludzie mówią, że trzeba, żeby byli jedynacy, czy tam dwoje dzieci, a za to chować, pieścić i tak dalej, to tak właśnie jest idealnie i dobrze. Mówię, że to jest właśnie chorobliwe. Społeczeństwo jedynaków jest chorobliwe. Nie wiem, czy pan wie, że na przykład w Ameryce jedynaków nie brano do lotnictwa. Nie dlatego, żeby rodziny nie osierocić. Dlatego, że jedynak nie będzie dobrym myślicielem, bo się boi. On się musi bić z bratem. On musi mieć brata, który się bije, żeby był dobrym żołnierzem. Jak nie ma brata, to on nie będzie dobrym żołnierzem. Także... Ja akurat mam brata w partii Korwin i wcale nie musimy się bić. No dobrze, ale... Ale siostra mnie gryzła. Zamykamy dyskusję na temat tego rozwodu między wami. Przy herbatce sobie to załatwicie. Ewentualnie, jak pan prezes przyjmie propozycję. Ja bardzo chętnie. Słyszałem, powiedział chętnie.